Język C-Sharp jest językiem, który w pełni wspiera programowanie zorientowane obiektowo. Oznacza to, że niemal wszystko to, co deklarujemy i używamy w C-Sharpie, jest obiektem. To, co charakteryzuje programowanie zorientowane obiektowo, to właśnie fakt, że kod nie jest rozdzielony pomiędzy poszczególne moduły, funkcje, ale tak naprawdę jest fragmentem nierozłącznym wraz z danymi. Razem tworzy wspólne obiekty. Cały kod podzielony jest na klasy i sam już początek wywołania jakiegokolwiek programu napisanego w środowisku .NET w języku C-Sharp rozpoczyna się od powołania obiektu, która zawiera obiektu klasy, która zawiera metodę main. Idea programowania zorientowanego obiektowo już ma długą historię, ponieważ w latach 60. powstawały pierwsze projekty, tak jak Simony, który zakładał istnienie obiektów i pewnych związków pomiędzy nimi. Idea ta przebrzmiewała przez kolejne lata. W roku 70. język Smalto to był pierwszy język zorientowany obiektowo. Natomiast prawdziwa rewolucja w zakresie rozwoju języków zorientowanych obiektowo, tego typu rozwiązań, miała miejsce wraz z rozwojem języka C++ i powstawaniem okienkowych aplikacji. Bardzo silnie wtedy zostały rozwinięte dziedziczenie i mnóstwo klas dziedziczyło z siebie na przykładzie okienek. Tak? Znajdowano tam wszędzie podobieństwa i referencje, co skutkuje do dziś sposobem, w jaki są skonstruowane biblioteki graficzne, chociażby w środowisku .NET. Jeśli chodzi o współczesność, najbardziej zorientowane obiektowo języki to właśnie Java i C-Sharp. Czym się różni programowanie obiektowe od proceduralnego? Otóż w przypadku proceduralnego programowania mamy luźno zdefiniowane zmienne i też mamy zestaw funkcji, który operuje na tych zmiennych, natomiast nie są one z sobą związane bezpośrednio. Funkcje przyjmują jako argumenty pewne zmienne, zwracają wartości, natomiast kompletnie nie interesują się, co dalej dzieje się tymi zmiennymi. W przypadku programowania zorientowanego obiektowo klasy agregują zmienne. Klasy zawierają zmienne, ale także metody. Tak więc mamy pewien stan obiektu i dozwolone operacje, które na tych zmiennych można wykonać. Jeśli chodzi o takie filozoficzne porównanie, to możemy analizować klasę jako pewien konkretny typ. Na przykład rozważać ją jako film, a obiekt, który zostaje powołany, jest przykładem konkretnego użycia. Na przykład film miś, bądź jeżeli będziemy rozpatrywać klasę jako na przykład ogólnie książkę, to konkretny tytuł książki będzie naszym obiektem. Rozpatrzmy konkretny przykład obiektu przedstawiony na diagramie. Otóż mamy zdefiniowaną klasę użytkownika. Klasa zawiera rozmaite pola, takie jak login, imię, nazwisko. Tutaj możemy sobie definiować dowolnie, jest to nasza konstrukcja. I też są metody, które pozwalają wykonać pewne operacje, bądź pobrać dane, bądź ustawić, w zależności jak je zdefiniujemy. Jeżeli powołamy konkretną instancję tej klasy, na przykład user Jan Nowak, to będzie to obiekt tej klasy, to będzie konkretny egzemplarz, którym będziemy mogli się posłużyć. I na koniec pytanie, co jest obiektem w C-Sharpie? Odpowiedź prosta, niemalże wszystko. Język C-Sharp jest językiem obiektowym. Oznacza to, że większość rzeczy, niemalże wszystko, co występuje w C-Sharpie, jest zdefiniowane poprzez pewną klasę i możemy utworzyć z tego obiekt. Cóż to oznacza? Powołanie nowej klasy, zdefiniowanie nowej klasy oznacza zdefiniowanie typu. Tak samo jak mogę posługiwać się typami wbudowanymi, prostymi, tak samo będę mógł definiować samemu swoje płyty typy obiektowe. Zdefiniuję teraz typ użytkownika. Tworzę nową klasę. Nazywam ją okay. Mam utworzoną klasę. Teraz wewnątrz tej klasy mogę zdefiniować z dowolnych typów prostych, ale też złożonych, ale o tym później, jej pola, które będą się znajdować w klasie. Niech to będzie login.
Ok. Mamy bardzo prosto zdefiniowanego użytkownika. To jest przepis, jak stworzyć obiekt klasy użytkownik. Żeby tworzyć sobie obiekt klasy użytkownik, postępuję analogicznie, tak jak postępowałem w przypadku typu prostego. Podaję typ i nazwę zmiennej. Tak jak pamiętamy, żeby powołać do życia typ referencyjny, musimy się posłużyć operatorem new. OK. W tym momencie mam zdefiniowanego użytkownika, mam bezpośredni dostęp do puli jego klasy po naciśnięciu kropki po nazwie zmiennej. OK, mam jakiegoś użytkownika. Przekonajmy się, że wyświetlam i inicjalizuję poprawnie dane. Tak jest. Zatem mogę definiować obiekty przez siebie zdefiniowanego typu. Tym się przede wszystkim różni programowanie obiektowe od proceduralnego. Gdy pokonamy już ten pierwszy krok wtajemniczenia, okazuje się, że możemy w ramach własnego typu definiować funkcje. Te funkcje w klasie to metody. Będą miały one tylko sens dla tej klasy. Dla przykładu zdefiniujmy metodę, która nic nie będzie zwracała, słowo kluczowe void, która wyświetli nam informację. Zaraz zbudujemy informację, która zostanie wyświetlona. Okay. Przejście do nowego wiersza. Zdefiniowałem metodę o nazwie wyświetl informacje dla klasy użytkownik. Metoda ta może zostać wywołana jedynie na rzecz obiektu, czyli zmiennej klasy użytkownik. To tutaj mamy wywołanie metody. Teraz, gdy już wiemy, czym jest klasa, możemy przyjrzeć się, jak należy ją zaimplementować w kodzie. Do oznaczenia, że dany fragment kodu jest klasą, służy słowo kluczowe class. Każdą klasę powinniśmy zawierać w odrębnym pliku w ramach naszego solution. Po słowie kluczowym class następuje nasza nazwa klas, która powinna być rzeczownikiem napisanym z dużej litery. Ciało klasy to blok kodu zawarty pomiędzy klamrami. Zwyczajem jest, konwencją, aby najpierw umieszczać zmienne na górze klasy, wszystkie te, które w niej wystąpią, a następnie konstruktory i pozostałe metody. W ciele klasy możemy także zawrzeć właściwości. Tak jak mamy wyświetlone na slajdzie, mamy zadeklarowaną klasę użytkownika, to jest nasza zdefiniowana nazwa. Od tego momentu ta nazwa staje się konkretnym typem. W ramach naszej klasy mamy zdefiniowane też przedstawione pola. Aby komunikować się z naszą klasą, musimy dostarczyć zestaw metod. Zestaw metod powinien być oczywiście minimalny i dostosowany do potrzeb, jakie w danej sytuacji występują. Deklarowanie metod polega na określeniu prawa dostępu do metody, a następnie określeniu typu zwracanej wartości. Następnie następuje określenie nazwy metody. Są to nasze nazwy, które będziemy definiować w postaci czasowników z notacją wielbłoczym, czyli z dużej litery zaczynając każdy nowy wyraz, a ostatecznie potrzebujemy jeszcze deklaracji parametrów. Kod metody to jest kod zaczynający się od klamry otwierającej do zamykającej naszej metody. Przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi metody. Otóż mamy zadeklarowaną metodę oblicz sumę, która otrzymuje jako parametry kolekcję tutaj liczby double,
i zwraca jako wynik stateczną zmienną dane. Jeśli chodzi o przekazywanie zmiennych do metod, to przypomina to troszeczkę działania funkcji matematycznych. Otóż metody otrzymują konkretne parametry i zwracają wyniki. Tak samo też działają funkcje w matematyce. Co możemy przekazać do metody? Otóż może to być typ prosty, ale tak samo dobry może być typ referencyjny. Przed chwilą usłyszeliśmy, że w momencie zdefiniowania klasy tak naprawdę definiujemy nowy typ. Zatem możemy przekazywać zmienne naszych zdefiniowanych typów. Ponadto możemy też przekazywać do wnętrza metod specyficzny typ string i dodatkowo wyposażać takie deklaracje o kwalifikatory ref i out. Jeśli chodzi o przekazywanie do wnętrza metod parametrów typu prostego, to automatycznie w momencie przekazania ich do metody tworzymy ich kod. Dlatego operowanie na nich wewnątrz metod nie ma żadnego wpływu na to, co się z nimi dzieje w metodzie, która je wywołała na zewnątrz. Odrębnie rzecz się ma w przypadku parametrów typu referencyjnego. Jeżeli przekażemy parametr typu referencyjnego, wówczas zmiana wewnątrz metody takiego parametru skutkuje tym, że ta zmiana jest przenoszona na zewnątrz. Dlatego trzeba o tym pamiętać, by mieć świadomość miejsc, które zmieniają nasz kod. Oczywiście tutaj należy pamiętać o charakterystycznych cechach klasy string, która mimo, że jest typem referencyjnym, ma tą właściwość niezmienności immutable, która nam powoduje, że zmiany wykonywane na tej referencyjnej klasie nie przenoszą się wyżej. Ale jest to wyjątek od reguły. Możemy także skorzystać ze słowa kluczowego ref, które nam pozwala przekazać referencję do wnętrza metod. Jest to prosty sposób, aby wbudowane typy skalarne na przykład przekazać do wnętrza metod i żeby je móc modyfikować. Jest to specyfika języka C-Sharp, której nie odnajdujemy na przykład w innych językach obiektowych. Tak samo specyficznym dla C-Sharpa rozwiązaniem jest słowo kluczowe out. Mianowicie pozwala ono na zdefiniowanie parametrów, których wartość powinna być zainicjalizowana wewnątrz metody. Jest to rozwiązanie, które z jednej strony bardzo ułatwić może życie programiście, ponieważ jesteśmy w stanie wyprowadzić z funkcji wiele wartości. Z drugiej strony właśnie ta cecha powoduje, że jest to rozwiązanie dość niebezpieczne, ponieważ jakby mamy tutaj odwrócony naturalny porządek rzeczy. Funkcje powinny przyjmować argumenty i zwracać wartość, a nie przyjęte argumenty zmieniać. Na koniec jeszcze przyjrzyjmy się specyficznemu słowu kluczowemu, jakim jest params. Otóż możemy deklarować listę parametrów w sposób, który ma zmienną liczbę parametrów. Jednym słowem, jesteśmy w stanie zadeklarować słowem kluczowym params wywołanie, w którym nie jest jasno określone, ile parametrów musimy przekazać do metody. Takie wywołanie możemy zastąpić też tablicą, które jest znacznie czytelniejszym rozwiązaniem, ponieważ wtedy mamy jasno wyspecyfikowane, ile parametrów do metody trzeba przekazać. No, niemniej jednak taka konstrukcja w języku występuje, warto o tym pamiętać. Przyjrzyjmy się temu przykładach. Definiowane metody w klasach mogą mieć kilka zastosowań. Przyjrzyjmy się im. Otóż zdefiniuję klasę prostokąt. I wewnątrz niej zadeklaruję pola. Niech to będą liczby zmienne przecinkowe, oznaczające położenie. Okay. Jeszcze będziemy mówić na temat kwalifikatorów, natomiast jednym słowem wstępu private oznacza, że nikt spoza klasy nie ma dostępu do tych zmiennych. W momencie zadeklarowania takich wartości przyjmują one wartości domyślne. I dla typów wbudowanych, niereferencyjnych, dla liczb jest to wartość 0, natomiast dla typów referencyjnych mamy zainicjalizowanie wartością 0. OK, jeszcze potrzebujemy wysokość i szerokość. Jedno z najprostszych zastosowań metod może służyć nam do ustawiania
wartości. Dla przykładu. Może od razu nazwijmy to inaczej. Ok, w ten sposób mogę zainicjalizować wartość tej zmiennej w klasie. Podobnie mogę definiować metody, które będą służyły mi do odczytania wartości. Robisz x bez argumentu. Ok. Dlaczego potrzebna mi jest metoda, kiedy mógłbym się ją posłużyć publiczną właściwością? No, w ten sposób mogę zabezpieczyć dostęp do zmiennej klasy i na przykład spowodować, że jeżeli to podjąć jakieś działanie i tylko gdy są spełnione określone warunki, zrobić to, co jest bezpieczne. Dla przykładu tutaj niedozwolona wartość. Ok, czyli mam sposób na przejęcie kontroli nad ustawianiem wartości zmiennych. Następne zastosowanie to możemy wykonywać dowolne operacje na zmiennych klasy. Czyli dla przykładu możemy użytkownikowi podać pole naszego prostokąta. Wprost. Okay. Za każdym razem, gdy zostanie wywołana ta metoda, na podstawie bieżących wartości tych pól zostanie zwrócony wynik odnośnie faktycznego pola tego prostokąta. Metoda nie ma w żaden sposób obowiązku wykorzystywać zmiennych w klasie. Może robić dowolną rzecz. Dla przykładu możemy sobie wyobrazić metodę oblicz pole prostokąta, która może przyjmować inne typy. Natomiast w praktyce, jeżeli definiujemy w klasie metody, które absolutnie nie zależą od pól klasy, czyli nie mają nic wspólnego z naszym obiektem, tak naprawdę mają cechy wspólne dla wszystkich obiektów danej klasy, powinniśmy je deklarować jako metody statyczne. Metoda statyczna, o czym jeszcze będziemy dalej mówić, nie wymaga powołania obiektu klasy. Okay. Jak widzimy, żeby wykorzystywać metodę, możemy mieć zadeklarowane bądź nie pola w klasie. Możemy zabezpieczać ich dostęp, możemy wpływać na ich wartości, tak jak tu, bądź możemy definiować metody w klasie, czy też funkcje, które w ogóle nie zależą od pól klasy. Przykładem takiej klasycznej metody, która jest metodą statyczną i z którą się programista zawsze spotyka, jest oczywiście metoda main. Jest ona zadeklarowana ze słowem kluczowym static i nie potrzebuje żadnych zmiennych w klasie, żeby działać poprawnie. A teraz przyjrzymy się, jak zachowują się parametry przekazywane do metod. Otóż na początek spójrzmy, jak zachowują się typy proste. Zadeklaruję zmienną całkowitą liczbową. Okay. Wyświetlę jej wartość. Dalej, wewnątrz metody spróbuję zmienić wartość tej liczby. Przekażę tą zmienną jako argument do odpowiedniej metody, którą za chwilkę otworzę. Tutaj oczywiście nazwa parametru może być zupełnie inna. Nazwę go w ten sposób. Tą przekazaną wartość, tą dziesiątkę tutaj, spróbuję zmodyfikować. Zwiększę o 5. Wyświetlę.
aby przekonać się, że operacja się udała. W wykonaniu tej operacji sprawdzę, jak zachowuje się zmienna na zewnątrz metody. Okay. Zatem mam zadeklarowaną liczbę, którą wyświetlam, później przekazuję ją do metody. Tutaj ten parametr zwiększam o 5, wyświetlam wartość. Sterowanie wraca do tej linii i tutaj wyświetlam, jaką wartość ma zmienna zadeklarowana wyżej. Jak łatwo się przekonać, mamy najpierw zadeklarowaną wartość. Wewnątrz metody przekazany parametr faktycznie jest zwiększony, ale na zewnątrz te zmiany są niewidoczne. Czyli w tym miejscu, jak kończy się ta metoda, mamy z powrotem wartość 10. Przypomnę, że dzieje się tak dlatego, że w momencie przekazywania typu prostego jako argument tworzona jest jego kopia. Kopia i w tym momencie zmienna a nie ma nic wspólnego z wyżej zadeklarowaną liczbą, poza tym, że została jej przekopiowana wartość. Ta wartość może być dowolnie zmieniana w tym bloku, ale nie ma to żadnego wpływu na zewnątrz metody. Zobaczmy, jak się sprawa ma w przypadku typów referencyjnych. Otóż zadeklaruję sobie tym razem tablicę liczb. Rzucę tam, powiedzmy, dwuelementową. W tej sytuacji wszystkie wartości, wszystkie elementy w tablicy mają wartość 0. Sprawdźmy to. Pierwszy element tej tablicy o indeksie zerowym będzie miał wartość 0, podobnie jak pozostałe, czyli ten o indeksie 1. Tak, jest wartość 0. Przekażmy ten nasz referencyjny parametr do metody. Ok, przygotowałem wywołanie odpowiedniej metody. Skorzystam tutaj z ułatwień, jakie mi oferuje środowisko, które wygeneruje mi właściwą metodę. Podobnie jak wcześniej, tutaj mogę zdefiniować dowolną nazwę. Ona nie ma nic wspólnego z zadeklarowaną wcześniej nazwą. Cóż zrobię? Otóż pierwszy element w tej tablicy ustawię na wartość 15. Przekonam się o tym, jak się zachowuje tablica wewnątrz metody. Ale to, co najbardziej interesujące, jak na zewnątrz metody. Ok, sprawdźmy. I cóż tu się stało? Otóż zadeklarowaliśmy tablicę, która była zainicjalizowana zerami. Wyświetliliśmy tutaj tą wartość, ona odpowiada temu 0. W metodzie zdefiniowaliśmy tutaj, że pierwszy element tablicy ma wartość 15, zgadza się, ale zwróćmy uwagę na to. Po wykonaniu metody, czyli w tym miejscu, element tablicy o indeksie 0 ma wciąż zainicjalizowaną wartość w metodzie. Oznacza to, że zmiana typu referencyjnego wykonana w metodzie przenosi się na poziom, który ją wywołał. Musimy o tym pamiętać, że dokonując zmian w typach referencyjnych, będziemy zmieniać także ten obiekt z punktu widoczności obiektu klasy, która to wywołała.